8 Liga Mistrzów. Najniższe ligi piłkarskie w Polsce jeszcze nie ruszyły, ale słynny zespół napięcia przedsezonowego jest tak odczuwalny, że aż postanowiliśmy podpatrzeć ostatnie przygotowania. Jedno jest pewne, rozgrywki zapowiadają się naprawdę obiecująco. Sędzia to jakiś specjalny? Sędzia jest normalny taki. Zaczynamy od towarzyskiego meczu stulecia. Pierwszy historyczny międzywojewódzki sparing zespołu Coco Jumbo Warszawa. Rywalem LKS Wola Chojnata. Solidna firma ze stierniewickiej klasy B. Teraz województwo, później Polska, później cały świat. Popularne kokosy zaczęły od tego, co potrafią robić najlepiej, czyli od wciągnięcia przeciwnika na własne pole karne. Dosyć szybko w zabawę wciągnął się również arbiter, jednak chyba nie do końca zrozumiał jej reguły. Zamiast nie dyktować rzutu karnego dla gości, to ten stanowczo go odgwizdał. Na szczęście strzelec zachował się mądrze. Karnego to przecież każdy głupi strzeli, pomyślał i pokazał, że wcale nie chce być jak każdy głupek. Brawo! Brawo, Kryszki! A teraz prawdziwa sensacja. Coco Jumbo przeprowadza pierwszą akcję ofensywną. I to wbrew tradycji jeszcze w pierwszej połowie. No i proszę tylko popatrzeć, gdzie wylądowała futbolówka. Panie Aleksandrze, jak panu nie wstyd? Pierwsza akcja ofensywna i bramka. Odbiła mi się piłka od głowy. No i taki jest efekt. To musiało się tak skończyć. Pierwsi zniesmaczeni widzowie opuszczają obiekt. Piłkę w ich kierunku próbował jeszcze kopnąć zawodnik z Chojnaty. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że trafił do siatki. No i klops, kibice już nie wrócili. 1-1 do przerwy. A druga połowa rozpoczęła się bardzo poważnie. Pierwsza akcja i 2-1 dla gości. Żarty się skończyły. Siedzą dwie dupy na ławce, nie? Jedna mówi, ty jak masz na imię? Droga mówi, sraczka. O, to bardzo rzadkie imię. A ty jakiś dowcip jeszcze przed wejściem? Powiesz, to pierdolniesz bramkę, jak nie to... Siedzi sobie dwóch dziadków na ławce i jeden mówi do drugiego, ty, podrywamy dupy, a drugi mówi, nie, posiedzimy jeszcze trochę. Na odpowiedź ze strony Coco Jumbo nie trzeba było długo czekać. Oto dowcip całkiem wysokich lotów. O kurde. 2-2. No, panie Aleksandrze, ale w drugiej połowie to pan przegiął. No, taki mały bramkarz, a mu... w górny ruch piłkę puścić. O kurwa! Ale zapierdolił. A mogę go tylko przeprosić. Nie zrobiłem tego celowo. Teraz Coco Jumbo musiało postawić wszystko na jedną kartę. Rozpoczęły się rozpaczliwe próby wymiany bramkarza. No dawaj, no. Dawaj. Nie chcecie się grać? No? Nie, czemu? Pozory. Pozorowanie gry nic jednak nie dało. Remis w meczu Coco Jumbo utrzymał się do końca. Przegrywać, jak widać, też trzeba umieć. Niepokojące wieści docierają od formacji o nazwie Farmacja Tarchomin. Przypomnijmy, że formacja jesienią nie zdobyła ani jednego punktu, tracąc średnio 8 bramek na mecz. Zespół rozpoczął już przygotowania do obrony tytułu jednej z najgorszych drużyn w Polsce, ale styl tych przygotowań, o lord, pozostawia wiele do życzenia. Najpierw Farmacja 2 razy wygrała z Koroną Warszawa. A na domiar złego przegrała w sparingu z drużyną z 7 ligi tylko 0-1. I to po bramce w ostatnich minutach. Niby wszystko wygląda po staremu. Nadal widać tę słynną równowagę pomiędzy ofensywą a defensywą. Ale efekt końcowy, no cóż. Na szczęście są jeszcze 2 tygodnie na oszlifowanie tego diamentu. Sporo kontrowersji podczas ostatniego sparingu wzbudziła decyzja o tym, aby po przerwie zespoły nie zmieniały stron. Proszę państwa, przypomnę, że to jest jeszcze okres przygotowawczy, czyli jakby nie było, piłkarskie wakacje. Zmienianie połów w sparingach jest więc jak zmienianie majtek na wakacjach. Bez sensu. A teraz, drodzy państwo, przed nami naprawdę konkretny turniej. Bramkarz to cokolwiek wyjmuje? Nie.
Prawdziwa gratka dla wszystkich fanów futbolu przez duże F. Ja nazwałem ten turniej turniej marzeń. O! Jest, jest, co? Myślę, że najsłuszniej. Drugie pytanie o zasadę tego turnieju. Turnieju? A to jest turniej? To jest turniej. A to ja nawet nie wiedziałem, ja przyjechałem pograć po prostu. Chodzi o to, że są trzy zespoły, tak? Aha. Ja nie jest wiem. Jeden z okręgówki. A ja nawet nie wiem, ci powiem. Potwierdzamy, są trzy zespoły. Pierwszy z szóstej ligi to słynny Grom Lipowo, znany głównie z tego, że swoje mecze rozgrywa w Warszawie, czyli 40 km od Lipowa. O Lipowo chciałem zapytać. To znaczy? O atrakcję Lipowa. Atrakcję Lipowa? Piękne kobiety podobno. Dobra, szczerze, byłeś tam kiedyś? Nie. A czy ktokolwiek z zespołu był? Chyba nie. Drugą drużyną jest siódmoligowy, utytułowany Amigos Warszawa. Amigos jest 15 lat w A-klasie i najwyższe miejsce, jakie mieli, to było 10. Grupę śmierci uzupełnia ósmoligowy Inter Warszawa. Kto wygra rywalizację pomiędzy zespołami 6, 7 i 8 ligi? Pierwszy mecz wskazywał na szóstoligowca. Grom rozprawił się bowiem z Amigosem 4-0. Światowe media zwróciły uwagę na trzy bramki Mariusza Szymaniaka, ale także na to, że pan Mariusz ustrzelił coś jeszcze. W sumie to nie do końca wiadomo, co to było, ale szacun. Druga odsłona trójmeczu. Szóstoligowy Grom Lipowo kontra ósmoligowy Inter. Tu poznaliśmy kandydata na bohatera turnieju. Zostałeś zawodnikiem meczu. Dziękuję, to bardzo miłe, ale czyja to była nominacja? No to zobaczmy bohatera w akcji. Jakby pan ocenił tak szczerze swoją grę nogami od 1 do 10? To jest takie pytanie... niewygodne dosyć właściwie. A teraz poradnik, jak bramkarz powinien ustawiać się przy rzutach rożnych? O kurwa! Założenie mieliście takie taktyczne, że broń Boże nie wychodzić do żadnego dośrodkowania. Być może, tak. Tak być może. To, nie wiem, szczerze mówiąc nie było mnie na odprawie, tak się spóźniłem dzisiaj. Ile ten mecz potrwa? Do 3 i zmiana. Bardzo nam przykro, ale spotkanie zakończyło się już po zamknięciu numeru. A na deser, na ustach wszystkich, był już tylko wielki finał. Inter Warszawa kontra Amigos. Ósma liga kontra siódma liga. Słodkiego smaczku finałowi dodawał fakt, że trener Interu był niegdyś wybitnym szkoleniowcem zespołu Amigos. Pan chyba trenował też Amigos, tak? Tak, też trenowałem, oczywiście. Jak tam? Sukcesy? Co, oczywiście, same. Nie było żadnych sukcesów i to był najgorszy jednak trener w historii Amigos. Najlepszy był układ, że my mieliśmy mniej punktów niż drużyna, która wycofała się po jesieni. Super mecz spełnił oczekiwania wszystkich miłośników wyników 0-0. Jeszcze długo po ostatnim gwizdku dyskutowano o wzorowej nieskuteczności obu drużyn, a Brazylijczycy do dziś nie mogą się ogarnąć po tym, jak okazało się, że w Polsce jest zawodnik, który podkręca piłkę lepiej niż u nich. Słuchajcie, Roberto Carlos mógłby się ode mnie uczyć grać piłkę. Nadal jesteśmy w stolicy. Po zimowej przerwie wznowiono rozgrywki o akademickie Mistrzostwo Warszawy. Zawody cieszą się wielką renomą wśród warszawskich fanatyków. Panie Waldemarze, ale do B klasy to im brakuje trochę, nie? Poniżej trochę. Poniżej poziomu klasy B. Dwa boiska obok siebie, a na nich dwa mecze. Niestety, o tej samej godzinie. No który mecz lepiej wygrać? Na lewo czy na prawo? No który? Bo to... Myślę, że ten mecz, który się pierwszy zacznie. Tak więc żegnamy pana Waldemara i zostajemy na meczu akademickiej drugiej ligi. Z jednej strony drużyna wojskowej Akademii Technicznej, a z drugiej okupująca ostatnie miejsce uczelnia Łazarskiego. Pomysł na marsz w górę tabeli był prosty. Potrzebne jest wsparcie 12 zawodnika. Cały misterny plan popsuł jednak sędzia aptekarz, który jeszcze przed pierwszym gwizdkiem najzwyczajniej w świecie usunął dodatkowego gracza z boiska. No i chuj, gramy po 11. O dziwo Łazarski w natarciu. Piłka jednak albo mijała bramkę VAT-u o centymetry, albo interweniował bramkarz. A szkoda tej sytuacji, bo pozycja dla lewonożnego zawodnika była wręcz idealna. Chwilę później do zawodników Łazarskiego uśmiechnęło się nieszczęście. Przytomne przepuszczenie piłki przez napastnika VAT-u, strzał w drugie tempo za pola karnego i niestety okazało się, że bramkarz Łazarskiego ma za małą głowę. Do przerwy 0-1. Na trybunach szeptano, że niesprawiedliwie.
Drugą połowę rozpoczął meldunek z drugiego boiska. Pan Waldemar sygnalizował niebezpieczną sytuację pod jedną z bramek. Dziękujemy panu Waldemarowi za cynk i powracamy na nasze El Clasico. A tu okazuje się, że bonus BGC miał rację. Na Łazarskim rejonie nie jest kolorowo. Także tym razem Łazarski został zrobiony na szaro. 0-2. Mamma mia! 0-3. 0-4. Oj tak, będziemy uważnie śledzić te rozgrywki, bo jak widać, tak jak tu, w piłkę grają chyba tylko na Półwyspie Iberyjskim. W Gibraltarze. Do widzenia.